Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na kanale i będzie to Wasz wyczekany wrap-up lutego. Tak, lutego. Musiałam się chwilkę zastanowić, dlatego że ten czas tak szybko leci, że mamy już prawie połowę marca, a w zasadzie połowę marca. I tak na dobrą sprawę, słuchajcie, ja o tym wrap-upie powiedzmy sobie, troszkę zapomniałam, dlatego śpieszę to nadrobić i mam, moi kochani, 16 książek. I wrażeń z nimi związanych do podzielenia się z wami, właśnie. A ponieważ, widzicie, jestem w troszeczkę innym kadrze, dlatego że te 16 książek to dość spory stos. No, i tutaj chyba na podłodze będzie mi troszeczkę lepiej o nich opowiadać i tak mieć troszeczkę też gestykulować, bo obawiam się, że po prostu na fotelu byłoby mi ciężej. Ale może bez zbędnego przedłużania, powiem Wam o 16 książkach, o których będę mogła Wam coś więcej powiedzieć. I o jednej 17, która niestety nie zagrała ze mną i może ją zostawimy na koniec. Dobrze. A jeżeli chodzi o książki, które Wam będę pokazywała teraz, kolejność, jest zupełnie przypadkowa, dlatego że e, tutaj te książki troszeczkę wędrowały, troszeczkę, ja wiecie, wstawiałam posty, robiłam zdjęcia, więc te książki zmieniały swoją kolejność, tak jakby czytania. Ale myślę, że to w ogóle nie jest ważne, natomiast informuję Was, że to będzie po prostu takie losowanie wśród tych książek, która będzie pierwsza, o tej będę po prostu mówiła. I pierwszą tutaj na stosie mam książkę pójdę sama Shisako Katake, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. W przełożeniu Dariusza latoś. I muszę wam powiedzieć, że tą książkę sugerowałabym, żeby przeczytała każda kobieta. Nie, nieważne na wiek. Nie, nie ma tutaj w ogóle znaczenia dla mnie granica wiekowa czy to będzie młoda kobieta, czy to będzie już kobieta, która jest w średnim wieku czy kobieta starsza, czy babcia, czy mama, czy panna, czy nastolatka nieważne, moi drodzy, dlatego, że to, co ona chce nam powiedzieć jako kobietom uważam w tej książce za niebywale ważny przekaz. Jest to, słuchajcie, historia Momoko. Która będąc młodą dziewczyną miała jakieś swoje ideały, miała jakieś, wiecie, jakiś na siebie plan, wiedziała, co chce w życiu robić, no i wiadomo, poznała mężczyznę, zakochała się, stworzyła z nim rodzinę, urodziła dwójkę dzieci. I słuchajcie, pojawia się wyrwa w jej życiu, bo jest matką, jest przede wszystkim matką. Jak może myśleć o jakimkolwiek egoistycznym spełnianiu własnych oczekiwań, skoro ona tą matką jest? i musi zostać z tymi dziećmi i ona musi, wiecie, ich wychowywać i te dzieci dorastają. Bo one dorastają, jak każde dzieci i chociaż jest z miejscami trudno, no to te dzieci kiedyś wyrastają z pewnych rzeczy. I tutaj właśnie mam oko również i um, perspektywa 75-letniej kobiety, bo taką ją w tej książce poznajemy i te rekonstrukcje, które ona tworzy, te refleksje, te takie westchnienia do tej swojej młodości, którą ma wrażenie, że po prostu przegrała, że nie wykorzystała jej potencjału w pełni, dlatego że poświęciła się jednej roli roli matki. I to definiowało całe jej życie. I oczywiście, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, sama jestem mamą i nie uważam, że to jest rola, która uwłacza kobiecie, wręcz przeciwnie. Bo my jako mamy jesteśmy w stanie mm, zrobić więcej i, i to, co robimy, naprawdę jest takie, wiecie, konkretne, bo. Bo, bo my to umiemy po prostu jako kobiety. Natomiast tutaj jest przepięknie podana perspektywa kobiety. Widzicie zresztą, ile ma znaczników. Jest tu perspektywa kobiety, która nas troszeczkę tak przestrzega i która mówi: no nie rób tak, nie rób tak, że, że się poświęcasz. Nie rób tak, że wszystko jest ważniejsze niż ty: że mąż, że dzieci, że przyjaciółka, że koleżanka. Nie! I wiecie, ta książka dla mnie była bardzo ważna, dlatego że w momencie, kiedy ją czytałam, też miałam różne rozkminy i różne, takie, wiecie, zastanawianie się, czy, czy to jest właściwy moment, czy, czy w moim życiu też jest taki moment przełomowy, czy, czy ja powinnam ulec, czy ja nie powinnam ulec, czy, wiecie, to są takie różne nasze em, bardzo indywidualne kwestie tutaj poruszone. Natomiast wydaje mi się, że ta książka jest y, po prostu. Naprawdę taka mądra, i taka widać, że autorka ym, pisząc ją ma duży bagaż doświadczeń i wiele przeżyła w swoim życiu. Żeby móc stworzyć portret kobiety, e, bohaterki, właśnie tej książki, który jest jak dla mnie ponadczasowy i przeważa w nich treść, taka naprawdę wydaje mi się bardzo dogłębna. Oczywiście każdy z nich wyniesie pewnie coś innego, ale dla mnie to jest taki, taka wskazówka, że jednak bycie mamą. I oczywiście z całym dobrodziejstwem inwentarza, czy tych dzieci macie dwoje, czy tych dzieci macie pięcioro, to was nie skreśla e, jako kobiety, jako istnienia, bo nawet mając właśnie te pięcioro dzieci, wy możecie dalej się spełniać, otwierać na nowe rzeczy, nic nie jest stracone. I, i o tym właśnie jest ta książka, że żeby po prostu też wierzyć troszeczkę mm, w siebie, troszeczkę bardziej. Bardzo ją Wam polecam, jest przepiękna, fenomenalna. No i oczywiście jest krótka, więc szybko Wam z nią pójdzie, a uważam, że naprawdę świetna lektura. I idąc, moi drodzy, kolejną lekturą, którą skończyłam i zaczęłam w lutym, to był mistrz i Małgorzata Michała Buchłakowa. I tutaj muszę Wam przyznać, że czuję, że chyba to nie była książka na ten moment. W moim życiu, bo oczywiście samo przekazanie tej książki i ten motyw dobra i zła, e, diabła i Boga jest dla mnie jak najbardziej zrozumiały, natomiast wydaje mi się, że po prostu tą książkę nie da się czytać w tak zwanym tym czasie, tak zwanym mimochodem. E, wydaje mi się, że do tej książki potrzebna jest bardzo duża przestrzeń. Ja tej przestrzeni w lutym i miałam, i nie miałam dużo. Ale wydaje mi się, że popełniłam kardynalny błąd czytając i sięgając po tę książkę, to to, że właśnie traktowałam ją jako taki przerywnik, a wydaje mi się, że tą książkę fajnie by było przeczytać na, na jedno, góra, na dwa posiedzenia. Wtedy mam wrażenie, że nie wybilibyście się z tej fabuły, jak ja to zrobiłam. Bo jak czytając je po kawałkach, miałam wrażenie w pewnym momencie, że się nie odnajduję w fabule i troszkę słabo mi z nią szło, przyznam szczerze. Nie wiem do końca też, czy wszystko z niej wyniosłam tak, jak powinnam to zrobić, bo mam wrażenie, że wiele kwestii, po prostu, które ta książka przekazuje, pominęłam albo po prostu do mnie nie trafiły. W każdym bądź razie na pewno nie podważam, że to jest klasyk literatury, który warto znać. Jest napisana przepięknym językiem, bardzo współczesna, jak na to, że była napisana już jakiś czas temu i naprawdę nie żałuję, że po nią sięgnęłam. Ale, tak jak mówię, ja na pewno zaliczę podejście numer dwa, bo wydaje mi się, że po prostu e, tym, że Czytałam ją w przerwach, zrobiłam jej krzywdę. Tak mi się wydaje. Ale oczywiście polecam, bo klasyk jest naprawdę warty uwagi. Coś, moi drodzy, po co sięgnęłam i co potrzebowałam przeczytać. Okładka w ogóle mnie pewnego razu zawołała z regału: Hej, to ja tutaj jestem, czytaj. I jest to książka, Jeszcze jeden dzień, Micza Albumę. I słuchajcie. Historia z tą książką jest taka, że ja przeczytałam przed tą książką e, książkę z wydawnictwa Na Szczęście i to było Znajdziesz Mnie Wśród Chmur, bodajże. I tak jakoś, wiecie co, złapałam tę książkę, bo tamta była przepiękna i złapałam tą książkę i stwierdziłam, tą, że teraz czytam, bo mam, mam taką fazę na, na takiej książki właśnie, w takiej treści. I to jest, moi drodzy, historia mężczyzny, Charleya, e, który... Mm, nie widzi sensu w swoim życiu, który, mówiąc kolokwialnie, chce się zabić i pewnego razu wymyśla mm, sposób, w jaki to zrobi, no i konsekwentnie go realizuje. Natomiast coś idzie nie tak, coś się dzieje, e, co nie do końca z nim rezonuje, co nie tak miało wyjść. No i zaczyna się wtedy bardzo taka dziwna sytuacja, dlatego że Charlie wie, że jego mama zmarła. Zmarła bodajże chyba 7 albo 8 lat temu. Bardzo odczuwa ten brak tej mamy, tak jakby brakujący element w układance. Nagle wypadł i on tak samo się czuje, jakby był tak jakby poza nią. No i właśnie podczas tego wypadku, który jest jego udziałem, on. Doznaje szoku, bo nagle okazuje się, że jego mama żyje, wraca do domu rodzinnego, a tam, wiecie, pełna lodówka, zapach kawy, przygotowane kanapki, śmieci w koszu, i tak, jakby wiecie, życie się nie zmieniło, nic. nic. Ta mama dalej tam żyje, tam, dalej tam funkcjonuje. No i z tą mamą spędza kilka dni dla niego, tak mu się wydaje, e, i robi sobie taki rachunek sumienia, takie podsumowanie swojego życia, czy mm, faktycznie dobrze zrobił. U niego w rodzinie wraca do takich momentów trudnych w jego rodzinie, a troszkę ich było. My się z tej książki tutaj o tym dowiadujemy. I e, jedna nić, taki wątek, który się przepłata w tej książce, to jest to, że kiedy był małym dzieckiem, e, jego rodzice, a właściwie jego ojciec postawił mu bardzo trudne pytanie. Kim chcesz być? Czy synkiem mamusi, czy synem tatusia? No i Charlie Cały czas żyje tak, jakby nie czując się wspólnym dzieckiem rodziców, tylko czując się jakimś takim, wiecie, elementem, który jeżeli pasuje do mamy, to nie pasuje do taty, który jeżeli jest synkiem taty, to nie jest automatycznie synem mamy. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I on się czuje ciągle taki niedopasowany do któregoś z nich. Ciągle mam wrażenie, że musi się pod nich tak, jakby troszeczkę, wiecie, uelastyczniać, tak. I jest mu z tym źle. I moi drodzy, historia kończy się tak, że on fizycznie wychodzi z tego, wraca do żywych. Natomiast to, co się stało, to co się zdarzyło, taki, bym powiedziała, troszeczkę realizm magiczny, ma tutaj miejsce i faktycznie troszeczkę rozjaśnia Charlieowi sprawy życia jego i życia jego rodziców, jak to wszystko było. Historia przepiękna, dająca dużo nadziei, dająca taki troszeczkę wgląd w to, jak postrzegają nas ci, którzy już odeszli. I jak czasami niejednokrotnie mają wpływ na nasze życie, a my w ogóle nie wiemy, że coś takiego ma miejsce. I tak jak wiecie, czasami jest tak powiedziane, że z góry nas ktoś obserwuje, tak tutaj w tej książce możecie to poczuć na swojej własnej skórze, że chyba istnieje jakieś drugie dno, jakaś druga perspektywa, i faktycznie ci bliscy odchodzą w miejsca z których mogą na nas patrzeć, z których mogą troszeczkę nami też yy, na nas wpływać i yy, jeżeli my o nich nie zapomnimy, to oni na pewno tego nie zrobią. Przepiękna książka, bardzo Wam polecam. To jest bardzo stara książka, moi drodzy, dlatego, że ona, ona jest no, ona jest stara, bo ja już ją mam na półkach bardzo, bardzo dawno, 2008 rok, więc jest starowinka, ale bardzo ponadczasowa. Książka, którą się już zachwycałam, zdążyłam się pozachwycać, na Instagramie i nawet napisałam do wydawnictwa Rebis, które zresztą otrzymałam tą książkę od tegoż wydawnictwa, domu wydawniczego Rebis, że ta książka jest po prostu fantastyczna. I jest to również klasyk literatury. Teraz bodajże chyba wznowiony, tak? Tak mi się wydaje, że wznowiony przez... Tak, tak, on był wydawany, ło, wow, ho, ho, raz, dwa, trzy, czwarty raz. No, a właściwie to tego było więcej, ale wydanie trzecie rozszerzone tutaj mam e, z tego roku. I jest to, moi drodzy, nic innego jak książka o mewie, która nie chciała być przeciętna, która nie chciała być szarą mewą, która sobie lata i ma latać nie za wysoko, ma latać nie za nisko, ma się dopasować, ma być niewidzialna po prostu, wbrew wszystkiemu i wszystkim. I ta lewa się po prostu z tym nie zgadza. Mówi: Stop, hola, no ja, ja nie chcę być przezroczysta, ja chcę być osobowością, ja chcę czuć, że ja mam wpływ na to, jakie ja mam życie. I próbuję. I próbuję latać wyżej, co oczywiście nie podoba się innym ptakom, bo jak można, słuchajcie, narażać życie, żeby pokazać, że można lepiej, że można więcej, że można bardziej. No i jest niewygodna, jest usunięta ze swojego, tak jakby z takiej swojej grupy z którą latała, no bo jest inna, bo wymyśla, bo w, w, wzbudza rywalizację, bo jest, wiecie, chce pokazać, że jest lepsza, a tak naprawdę ta mewa po prostu wie, że ma możliwości i wie, że jeżeli ich nie, nie wykorzysta, to umrze, czy też, wiecie, zniknie z tego świata w niedosycie, że, że miała potencjał, a go nie wykorzystała. I idzie wbrew pozorom, wbrew wszystkiemu, po swoje, po swoje marzenia, po swoje plany, po swoje Wiecie, takie e, bardzo indywidualne uwarunkowania. Chcę to wszystko, całemu światu pokazać, i to jej się udaje. Jest to książka, która naprawdę bardzo uważnie uważnie i ważnie zwraca uwagę na bardzo fundamentalne aspekty naszego bycia. Ile razy my. E, dopasowujemy się do sytuacji, bo, bo nie mamy odwagi po prostu. I tutaj jest to wszystko przepięknie opisane. Plus dla mnie niebywały jest tego, że przedstawione jest tutaj w zwierzęcym świecie, co dodatkowo dodaje smaku tej historii, bo ono nie wytyka palcami, ono tylko mówi o ogółem. My możemy sobie to również zinterpretować jak chcemy. Ale mam wrażenie, że tutaj mądrość, jaka bije z tej książki, jest po prostu warta zauważenia i mam nadzieję, że sięgniecie po nią, dlatego że jest fenomenalna. Naprawdę, to jest książka na jeden wieczór, ale to, jaką ona zasieje w waszej głowie, yy, ferment, jaki ona zrobi z waszej głowy, naprawdę będzie warte tego przeczytania. Ja wam ją bardzo rekomenduję. Kupujcie, czytajcie, wypożyczajcie, koniecznie zapoznajcie się z historią, jaka jest w tej książce, jest naprawdę cudowna. I słuchajcie, coś, o czym już wspominałam tutaj właśnie przed chwilką, to jest: e, Znajdziesz mnie wśród chmur, którą dostałam we współpracy z wydawnictwem Na Szczęście. Jej, premi, pre, 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 jej premiera miała miejsce 5 marca. I jest to książka Ilony Ciepał Jaranowskiej. O tej książce jest poświęcony osobny film z recenzją. Mam tutaj jeszcze pocztówkę, która ładnie się wysuwa z książki, bo ja zawsze chowam takie fajne rzeczy do środka, żeby też y, móc sobie, wiecie, czasami otworzyć i się miło zaskoczyć. E, I słuchajcie, jest to książka, o, jest to historia o Joannie, która na dzień przed swoim ślubem y, zostaje beznarzeczonego, i narzeczony ginie w wypadku lotniczym, jest pilotem i ona walczy z żałobą, walczy ze swoim smutkiem, z perspektywą życia, które nie, nie dane jej było przeżyć. Fenomenalna książka, bardzo piękne są tam opisy. E, ta samotność, która jest w Joannie po stracie swojego narzeczonego jest odczuwalna na naszej skórze jako czytelnika i to jest przepiękne. Dla mnie jest to książka naprawdę wysokich lotów, że tak powiem, dlatego że Naprawdę można się odnaleźć w tej historii. Mało tego, oczywiście, tutaj nie jest tylko perspektywa Joanny, bo też y, w ogóle sam zamysł, że Joanna, y, będąca właśnie w tej żałobie, nagle dostaje telefon z pracy: że no, halo, wracaj, bo, bo jak nie wrócisz, no to już w ogóle nie możesz nie wracać. To tak jakby też sprowadza ją na ziemię, i y, mogę chyba to powiedzieć, że dodaje jej takiej siły, żeby jednak do tych ludzi i do tego życia, które miała kiedyś powoli, powoli powracać. Przepiękna w swojej istocie. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej, to odsyłam Was do filmu, który miał miejsce. A chyba trzy filmy do tyłu, albo dwa, więc tam znajdziecie więcej moich takich ym, wynurzeń na gorąco z, y, zaraz po skończeniu tej lektury, bo teraz już troszeczkę wiecie, czasu minęło. No i mogłabym y, też, y, mogę coś po prostu powiedzieć mniej, a fajnie by było, jakby, że, jakbyście obejrzeli sobie cały kształt. Mam tutaj moi drodzy coś. Po co obiecałam sobie sięgnąć, jak tylko moje zachwyty nad kawiarnią, um, zanim wystygnie kawa, um, sięgnęły Zenitu w tamtym roku? Obiecałam sobie, że jeżeli wyjdzie druga i trzecia i kolejna część, no to oczywiście ja będę pierwszą, która poleci do księgarni i kupi. I oczywiście tak było, bo ja tą książkę kupiłam. Mianowicie mowa o Zanim wystygnie kawa, opowieści z kawiarni Toshikazu Kawa górskiego. Ja tą książkę na swoich półkach już mam od jakiegoś czasu, ale. Jakoś tak czekałam, zwlekałam z czytaniem jej aż do właśnie lutego, w którym to tę książkę pochłonęłam. Ona też nie jest gruba i oczywiście widzicie zaznaczone fragmenty, ale co muszę zaznaczyć na samym wstępie, zanim będę ją dla Was opowiadała, to to, że to nie jest część pierwsza. To już nie jest taki zachwyt, jaki miał miejsce przy, zanim wystygnie kawa, dlatego że tutaj mamy. Poniekąd ciąg dalszy tych historii i bardziej skupiamy się tutaj na życiu ludzi, którzy prowadzą tą kawiarnię, czyli kelnerki, właściciela. I to jest jak najbardziej okej, okay, bo my możemy się też faktycznie troszeczkę poszerzyć pole naszej wiedzy, jeżeli chodzi o takich głównych bohaterów naszej książki. Natomiast czego mi zabrakło? Zabrakło mi bardzo takich naprawdę personalnych, wzruszających historii ludzi, którzy przychodzą do tej kawiarni, żeby tą przeszłość czy przyszłość zobaczyć. Było to też, tutaj było kilka postaci, które faktycznie chciały wrócić do przeszłości i tam coś naprawić albo coś zrozumieć, coś pomóc sobie poukładać, natomiast to już nie było, wiecie, na takim emocjonalnym zaangażowaniu, jakie to miało miejsce w, zanim wystygnie kawa. Po prostu wydaje mi się, że tutaj troszeczkę odgrzewany był ten temat. I jedyne, co mi w tej książce też przeszkadzało, bo te historie oczywiście były inne i to bardzo fajnie, natomiast... Wydaje mi się, że tam było po prostu ich za mało, tak esencjonalnych tych historii było. Natomiast na jedną rzecz muszę Wam zwrócić uwagę, jeżeli będziecie chcieli czytać drugą część, bo pierwszą macie za sobą, tak jak ja. To muszę Wam powiedzieć, że mnie denerwowało z perspektywy przeczytania poprzedniej książki i tej. Jak w poprzedniej na to nie zwracam uwagi, tak w tej już zwracam. Na to, że ciągle mamy powtarzany ten proces, jak się przenosimy w czasie. Jeżeli kolejna osoba przychodzi do tej kawiarni, to kolejny raz. My już tak naprawdę kończąc tę książkę, już wiemy, naznamy na pamięć, co po kolei się będzie działo, jaki będzie proces przeniesienia danej osoby w czasie, czy tam w przeszłość, czy w przyszłość, bo to jest, to jest tak, już wiecie, kolokwializowane w tej książce. Że i tak powtarzane, że wy po prostu macie to wbite do głowy. Jak wiecie, że kolejna osoba nowa się pojawia, to będzie ten aspekt. I to mnie troszkę złościło w tej książce. Poza tym, tak jak mówię, historie są ok, natomiast czegoś mi w niej zabrakło, i, i dlatego już nie jest takim ulubieńcem. Moi drodzy, coś, co miałam zamiar przeczytać ze swoją córcią, natomiast moja córcia odpadła em, po prostu w trakcie czytania tej książki, usnęła. A ja już powiedziałam dobra, właściwie polecę dalej z nią i chyba nawet hmm, wydaje mi się, że przeczytałam ją do końca. Jak moja córka jeszcze spała mi na kolanach. I jest to Świat według Dziadka hmm, Zofii Staneckiej z ilustracjami Marianny Sztyny. E, Sztyny. I to jest, moi drodzy, kocha, e, moi drodzy kochani, to jest książka właśnie o dziadku, który. E, jest pod opieką swojej córki, córka do niego przychodzi i przychodzi wraz ze swoim synem, czyli z wnukiem dla tego dziadka. No i ten wnuk na samym początku dziadka się boi. Jest bardzo sceptycznie do niego nastawiony, jest taki troszeczkę wyalienowany, boi się. Natomiast dziadek powoli, powoli, powoli jest starszym człowiekiem, więc ma swoje przyzwyczajenia. I tak powoli też przełamuje się w stronę tego wnuka, oczywiście wszystko powoli, powoli w swoim tempie, no ale otwierają się pewne ym, blokady, pewne barykady, no i nagle okazuje się, że ten dziadek jest całkiem spoko i ten wnuk chce z tym dziadkiem przebywać, mało tego, dziadek również chce bywać z wnukiem. Tak poznają właśnie yy, najlepsze kakao, jakie piła mama, a jakie potrafił zrobić tylko dziadek i takie kakao właśnie robi swojemu wnukowi i zawiera się... Zjawiązuje się pomiędzy tą dwójką niebywale piękna nić takiej tożsamości, takiego właśnie uświadomienia sobie, tej pokoleniowej rodziny i tego, jak piękna jest relacja, jak czysta jest relacja pomiędzy dziadkami właśnie wnucząt, przepiękna. Jest tutaj bardzo jeden traumatyczny moment, bo na końcu tej książki coś się dzieje i, i właściwie później już mamy tylko i wyłącznie relację opisaną właśnie tego chłopca ze swoją mamą i ta mama przepięknie mu tłumaczy um, to w jaki sposób um, czasami po prostu ludzi z nami nie ma albo po prostu znikają, ale tak naprawdę żyją. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że nie pogmatwałam i też z wam za dużo nie zdradziłam, dlatego że ta książka naprawdę jest przepiękna. Również jest bardzo krótka, ale naprawdę jest bardzo mądra i ja nie żałuję absolutnie żadnej spędzonej z nią minuty. Bo była tego warta. Naprawdę. I moi drodzy, kolejna książka, którą miałam na swoim kibiarze rocznym, tak jak zresztą Małgorzmistrza i Małgorzata, i to była książka mężczyzna imieniem Owe Uwe Frederika Bachmana. I cóż, muszę, muszę przyznać, również mam znaczniki, bo w ogóle to, ten miesiąc obfitował w takie właśnie perełeczki. Mm, bardzo piękna historia. Historia owego, który stał żonę który mm, czuje się samotny, opuszczony, zgorzkniały, zły, który nie widzi sensu w życiu i który usilnie chce się, chce się tego życia pozbawić, ale ciągle ktoś mu przeszkadza, ciągle ktoś mu zawraca głowę, ciągle ktoś mu stoi na drodze. I poznaje swoich sąsiadów, wrzeszczących, rozbrykanych e, i sąsiadkę kobietę zresztą w ciąży, która go niebywale irytuje, ale jest w niej coś, co go bardzo w niej interesuje i tak jakby też troszeczkę naprowadza go na różne rzeczy i na różne przemyślenia. Książka bardzo refleksyjna dla mnie, bardzo nostalgiczna, ale w tej swojej hmm, tym swoim ukryciu, zawo zawoalowaniu, w tej swojej takiej hmm, zgorzkniałej mas masce owe przedstawia naprawdę bardzo ciepłego człowieka. Koniec rozłożył mnie na łopatki, bardzo mi się ta książka podobała. Aczkolwiek wiem, że nie wszyscy podzielają te zachwyty, bo, bo po prostu no, nie każdemu ona mogła też wejść do głowy, wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że dla samego faktu, właśnie tego, co ja bardzo w literaturze lubię, czyli tego, tej żałoby, straty, samotności, dla samego faktu przeczytania tej książki po to, żeby zapoznać się z historią owego, która jest bardzo intymna, w której w relacje wchodzimy z owym bardzo. Tak, dogłębnie i, i możemy analizować tą relację na wszystkie możliwe sposoby, bo owe daje nam ku temu zgodę i przyzwolenie. Dla mnie jest bardzo piękna w swojej istocie i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam ją przeczytać. I moi drodzy, <coughs> kolejna książka. I bądź tu mądry, bajki filozoficzne Piotra Mazurskiego i książka, którą otrzymałam we współpracy z wydawnictwem SP. Są to bajki filozoficzne, i są to bajki, które opowiadają o filozoficznych aspektach w bardzo taki powiedziałabym, współczesny e, sposób, i są one bardzo mm, niemoralizatorskie, nie nie absolutnie nie. Są bardzo lekkie, są bardzo wyważone, są bardzo kompetentnie napisane, i mają tą nutkę, która filozofom przyświecała. Mamy tutaj różnych filozofów, słuchajcie, bo mamy historię na przykład bajka o smoku, Agacie i królu i jej tacie. I na samym końcu tej całej, tej całej bajeczki mamy, słuchajcie, opis tego, co w tej bajce powinniśmy zobaczyć, jakie myśli. Tutaj akurat była bajka o smoku Agati i królu jej tacie. Była główną myślą Sokratesa, czyli mistrza w stawianiu pytań, zadawaniu pytań, wydobywania prawdy i tak dalej. I jest tutaj troszeczkę rysu historycznego, czym ten faktycznie Sokrates był, co on takiego robił, jaką on filozofię wprowadził do, do głów ludzi. I też fajna rzecz, jeżeli pracujemy z dziećmi, to pomysł, to jest taka rameczka, w której są zadawane pytania na temat przeczytanej bajki. Bardzo fajna, tematyczna, ukierunkowana dla właśnie dzieci w różnym wieku, ale wydaje mi się, że tak plus 6, to tak mi się wydaje, że tak powinna ona ym, być. Natomiast to jest naprawdę bardzo fajna książka, bardzo świetnie się bawiłam i ja sobie odświeżyłam, moi drodzy, też pamięć na temat filozofów, bo, bo bardzo dawno już, wiecie, nic takiego nie czytałam. A tutaj i było miłe, i pożyteczne, dlatego że czytałyśmy razem z Turcją, i później sobie też dyskutowałyśmy. No i ja sobie mogłam odświeżyć stare rejony mojej głowy. W której kiedyś tam było pełno filozoficznych myśli, różnych myślicieli, a teraz tak jakby yy, odeszłam trochę w inną stronę. Także tak. I mam jeszcze chyba jedną, moi drodzy, książkę, która była książką stricte dziecięcą. To jest, moi drodzy, Recepta na Szczęście, Małgorzaty Korbiel i też z pierwsze pięknymi ilustracjami Martyny Neyman. Jest to, moi drodzy, nic innego jak historia doktora Borsuka, który jest lekarzem. Słuchajcie. I który diagnozuje wszystkich pacjentów, daje im dość dziwne recepty na ich schorzenia, bo na przykład przychodzi łoś, czy przychodzi lisica, która rozmawia o wszystkich wkoło, o wszystkim się interesuje, natomiast nie mówi co ją boli, nie mówi co jej dolega, natomiast wie o wszystkim wszystko. No i ten borsuk daje jej pewną receptę, żeby na przykład poszła do lasu i pozbierała jakieś tam liście. No co, jak ona wychodzi z tego gabinetu, to stwierdza, że to w ogóle jakaś głupia receptę, i głupi przepis, ale zrobię to. Bo po tygodniu muszę iść do tego właśnie doktora Borsuka i powiedzieć mu, czy to zrobiłam, więc zrobię to. I takie niestandardowe metody leczenia ten Borsuk ma dla każdego pacjenta. I adekwatnie do tego, jak myśli, że może ich wyleczyć, takie recepty im przepisuje. Koniec końców, dzieją się magiczne rzeczy, i faktycznie ci pacjenci okazują się um, finalnie wyleczeni z tych pewnych swoich chorób, czy też takich naleciałości. Przepiękna książka i to jest książka dla dzieci, która też pokazuje, że recepty na szczęście jako takiej nie ma, że każdy musi sobie tą receptę sam znaleźć. A najlepiej to zajrzeć do siebie i tam jej poszukać. Przepiękna historia. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie dzieciaki, które bardzo lubią takie ilustrowane książki, ale z morałem, z przekazem, a nie takie, wiecie, bardzo umoralniające, to tam będzie jak najbardziej ok. I moi drodzy, jeszcze kilka książek i może. I powiem Wam też o książce, która zapoczątkowała przygodę z literaturą wojenną dla mnie w tym roku. Tych książek wojennych mam przeczytanych trzy aktualnie. I przygoda zaczęła się właśnie od Ludzi z Kości Pauli Lichtarowicz. Jest to moi drodzy książka, która dla mnie jest kapitalna. Nie mam słów chyba nawet, żeby określić, jaka dla mnie jest ta książka, dlatego że. E, dzięki niej sięgnałam również po dwie kolejne pozycje, które będę omawiała z kolei w marcu razem z Wami, a które zresztą już musieli, mogliście widzieć na kanale w ostatnim filmie. E, I ta książka ludzkości, jeżeli miałabym ją porównać do jakiejkolwiek pozycji wojennej, to wydaje mi się, że może to być trylogia Pauliny Simons. Jeziec zmiedziany, z tym, że mam małe że. Z tym, że w, jeżeli mówimy o trilogii Pauliny z Simons yy, o Jeździe Miedzianym, to tam niektóre te sytuacje wydaje mi się, że były troszeczkę idealizowane. To znaczy, yy, tam nie wiem, wybuchały bójka, czy wiecie, yy, odpalana została broń, i tutaj wiesz, wiecie, wszyscy ginęli, a natomiast yy, Aleksandrze i Tatianowi, yy, boże, Aleksandrze i Tatianie nic się nie działo, bo oni jakoś tam cudem zawsze uciekali. Tutaj nie ma takiego czegoś, nie ma takiego zabiegu. Tutaj to wszystko mamy wrażenie, że dzieje się normalnie. I Lena, która jest bohaterką, poznajemy ją jako 16-letnią dziewczynę, która ma wielkie plany w stosunku do siebie i swojego życia, która chce być lekarką, która pochłania książki w tej dziedzinie, która bardzo jest ukierunkowana, wiecie, na cel. No i nagle wydarza się coś, na co ona nie ma wpływu i co zmienia absolutnie wszystko w jej życiu. No, a później jeszcze te fragmenty, kiedy właśnie ona razem z rodziną zostaje wysłana na syłkę do, na Sybir, tam gdzie ciężko pracuje. I ten wątek romantyczny, który tam się pojawia, jest jak najbardziej wyważony, przepiękny. No a koniec tej książki Łamie serca, łamie serca po prostu. Ja płakałam na tej książce i nad Leną, i nad, Aga i nad, um, Eleną, i nad um, innymi bohaterami, w tym nad Agatą, naprawdę bardzo mocno. Bardzo Wam ją polecam. Wiem, że mówię na okrętkę, ale uważam, że naprawdę warto ją przeczytać, jeżeli lubicie taką literaturę. Nie zrażajcie się grubością, bo ona ma około 400 chyba. 430 400, no, stron, ale jest w swojej istocie przepiękna, przefantastyczna. Same miłe, naprawdę same miłe mogę o niej rzeczy powiedzieć. Wszystko mi się tutaj podobało. Fenomenalne. I moi drodzy, mam ostatnie pięć książek i jeszcze jedną antypolecajkę. I mam tutaj może. Książkę również z wydawnictwa SP. Jest to Herbaciane Róże Beaty Agopowicz. Również, również bardzo mile się zaskoczyłam. Jest to historia Poli, nastoletniej dziewczyny, która ma dwójkę rodziców: mamy nauczycielkę i Krzysztofa, który o, częściej przebywa w domu i który ją bardzo pilnuje. Który bardzo się o jej życie boi, który czasami aż do przesady potrafi być takim, wiecie. Zaborczym rodzicem, który jej ogranicza różne wolności wynikające i z wieku, i z możliwości tej dziewczyny. No i takim jest troszeczkę, wiecie, sfrustrowanym ojcem. I rzecz dzieje się, moi drodzy, wtedy, kiedy Pola nagle stwierdza, że ona chce się wyrwać. Ona po prostu chce wyjechać z domu na studia, chce kogoś poznać, chce mieszkać sama, chce, się, chce uciec po prostu od tego, tej kontroli, tego sprawdzania, wszystkiego, co się z nią dzieje, bo ma tego dosyć. I nagle, słuchajcie. Zaczyna dowiadywać się o swoich rodzicach i o swojej rodzinie wielu, 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 wielu rzeczy. Naprawdę, to, jakie są tutaj też moralne decyzje podejmowane i przez rodziców w poli, i przez samą polę, naprawdę skłania do mocnej refleksji nad swoim życiem i nad tym, czy istota rodzicielstwa, moi drodzy. Hmm, czy w ogóle istota chronienia dzieci przed wszystkim ma sens, czy też nie? Czy rodzice powinni chronić mimo wszystko, czy może jednak dać popełniać tym dzieciom swoje własne błędy? Bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała, także jeżeli macie ochotę, to również was zapraszam do lektury tej książki. Książka również, którą otrzymałam we współpracy od grupy wydawniczej Literatura Inspiruje, a mianowicie jest to hmm, wydawnictwo prozami. I yy, jest to książka Danki Brown. Nie pamiętam cię, córeczko. I jest to, moi drodzy, historia Laury, która przebywa w jednym z podkrakowskich szpitali. Jest po wypadku i ona nie wie zupełnie. Nie pamięta ze swojego życia absolutnie nic. Nic, absolutnie. Z którego momentu, aż do któregoś dnia, kiedy przychodzi jakiś mężczyzna, siada obok niej na łóżku i stwierdza, że to jest jej mąż, pokazuje jej zdjęcia córki. No i wiecie, tak jakby to jest moja rodzina. Tylko tyle potrafi Laura powiedzieć. Natomiast nie pamięta ich, nie pamięta współ, wspólnych wspomnień. Wraca do domu, ten dom z niczym jej się nie kojarzy. Czuje się tam obco, pusto, czuje, że czegoś jej brakuje, aż któregoś, słuchajcie, momentu yy, poznaje mimochodem w parku. Rozpoznaje mężczyznę, którego nie powinna poznać, bo go nie pamięta, nie zna go, ale coś jej mówi, że kiedyś, kiedyś miał w jej życiu jakieś znaczenie. I zaczyna się grzebanie w przeszłości. Książka mocno wciągająca, porywająca i tak jak pisze autorka, na samym, słuchajcie, początku e, na samym początku przed prologiem jest napisane: Nie wszystko w tej książce jest fikcją. Niektóre zdarzenia na pozór nieprawdopodobny miały miejsce w rzeczywistości i wydarzyły się wśród znajomych moich przyjaciół. Więc ta notka przed prologiem powoduje, że tą książkę też inaczej się czyta. Bo faktycznie to, co się tam działo i to, jakie to wszystko jest zawiłe i zagmatwane i takie prędkie, ale w tym pędzie takie, wiecie, niezostawiające niedopowiedzeń i takich... Sytuacji, w których my naprawdę nie wiemy za bardzo o co chodzi, nie ma. Tam jest wszystko przepięknie dopnięte, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że tą książkę również trzeba czytać w mocnym skupieniu, bo można pewne rzeczy opuścić, a nie będzie to dla Was dobre. Więc, jeżeli zdecydujecie się na przeczytanie tej książki, które Wam bardzo polecam, bardzo rekomenduję, bo jest tutaj multum emocji i multum naprawdę bardzo trudnych aspektów życia Laury, to czytajcie ją, tak wiecie, bardzo uważnie, bo naprawdę wydaje mi się, że książka jest tego warta. Przepiękna. Troszkę gruba, ale nie za bardzo, bo jak wejdziecie w tą fabułę, to kartka będzie was prowadzić za kartką. I mam ostatnie trzy książki. Przeczytałam jedną powieść graficzną w lutym, i była to dziewczyna z głębi oceanu, Molly Knox, Ostertag. Jest to też ksi książka queerowa, bo mówi o dziewczynie, która wyobraża sobie syrenę. Wyobrażasz sobie dziewczynę, z którą może być, no i nagle ta Syrena okazuje się rzeczywistością, okazuje się po prostu być tą drugą połówką. Jak ona się z tego oceanu wyłania, no to oczywiście nasza bohaterka Morgan e, jest bardzo szczęśliwa i taka czuje, że to jest jednak to, że, że ta Syrena, która miała na imię. Hmm, jak ona miała? Kelti Właśnie, Kelti I ta Syrena, która miała na imię Kelty, ona jej pokazuje, jak ta relacja powinna wyglądać. Oczywiście. Wiecie, zawiązuje się pomiędzy nimi fantastyczna relacja, natomiast yy, nasza Morgan ma nieco większy problem z ujawnieniem sama siebie i chyba z takim naprawdę wyjściem, coming outem, jeżeli chodzi o jej znajomy, koleżanki, które uważają, że w ogóle ona nie może być, wiecie, <laughs> dziewczyną homoseksualną. I tutaj przepiękna kreska. Również przepiękna relacja, która się zawiązuje na kartach tej książki. Oczywiście jest jeden plot twist, jest jeden też moment, e, który naprawdę mm, rzuca światło na charaktery Morgan i Kelti, które są zupełnie różne, bo Morgan jest bardziej spokojna, Kelti jest bardziej wybuchowa, bardziej taka temperamentna, charakterna. To w tej książce również widać świetne sylwetki nakreślone bohaterek. Bardzo mi się podobała. Przeczytałam ją w dwie godziny, a nawet chyba mniej niż dwie godziny. Ale byłam tak skupiona na tych pięknych kreskach, że jeszcze sobie ją przekartkowałam, bo uważam, że naprawdę jest przepiękna. I fajny jest też zamysł taki, że um, mamy później troszeczkę dodatków, czyli jak powstawała książka. No, i oczywiście propozycje okładek, które tutaj autorka nakreśliła. Przepiękna książka. Jeżeli lubicie takie tematy albo po prostu potrzebujecie przerywnika, odpowieści zwykłych, to ta powieść graficzna będzie dla Was w zupełności no, bardzo fajna. I książka, którą wybrał mi mój mąż, a w zasadzie którą wybrałam sobie ja, bo czytałam ją po jednym zdaniu, pierwszym, i ona wygrała, to siostra Louise Jensen. I jest to książka, która mnie wrzuciła w wir wydarzeń która mnie wrzuciła, okręciła i poczułam się wypluta i poczułam się, wiecie, zdruzgotana po prostu. Przepiękna, przefantastyczna książka, mająca nurt um, thrillera psychologicznego. Jest to mowa, moi drodzy, o Grace i o przyjaciółce Charlie. Coś się dzieje, te przyjaciółki, coś tam, wiecie, tak jak jest tutaj na okładce, zrobiłam coś strasznego, mówi Charlie I, ta i, i umiera. No i Grace poszukuje tego, co ona takiego zrobiła strasznego. No i później wszystko powoli, powoli wychodzi na jaw. Jeszcze w międzyczasie e, u Grace, e, Grace zapoznaje Ann, e, która bardzo tam, wiecie, w jej życiu troszkę tam miesza. I to też nie jest przypadkowe, bo nic tutaj nie jest przypadkowe, wszystko jest związane ze sobą, z ścisłym tematem przewodnim tej książki. Naprawdę fenomenalna powieść. To również nie jest nowa powieść, moi drodzy, bo ona jest bodajże z 15 roku, ale z dla Was, bo jak wiecie, dla Was wszystko. No nie, no, 2020, aby wydana była wcześniej w 2016 roku w oryginale. Więc naprawdę przepiękna, przefantastyczna, wciągnęła, e, wciągnęła, wymieszała, wymieszała, wymieszała i wypluła, ja poczułam w ogóle się, wiecie, e, wątek może nie jest taki, wiecie, jakiś bardzo górnolotny, natomiast ograny jest przepięknie i fenomenalnie się to czyta, więc bardzo Wam polecam. I ostatnia książka, a zarazem pierwsza, po którą sięgnęłam bodajże chyba w lutym, to jest jak amen w pacierzu i po prostu jak jeden pewniak w miesiącu, to, jest książ to są książki Patrycji Żurek. Ja sobie dawkuję te książki, bo aktualnie na mojej półce chyba zostało trzy tylko, czy cztery i boję się, że mi ich zabraknie, więc co miesiąc sobie czytam jedną i w tym miesiącu wypadło na okruchy lodu Patrycji Żurek. Jest to przepiękna Przepiękna, przecudowna powieść o e, Laurii, który przyjeżdża do małej wsi w województwie podkarpackim, czyli bardzo niedaleko nawet mnie. I on, jego celem jest dystans uzyskanie dystansu od wydarzeń, jakie miały miejsce w jego e, pracy, w jego życiu. Postanawia odwiedzić ciotkę i w międzyczasie e, poznaje też kobietę. Jarzębinę, która mm, bardzo go mocno tak inspiruje, i ona też nie jest do końca, wiecie, taka y, powiedziałabym, y, jej przeszłość nie jest do końca też y, taka jasna, dlatego że ona ma ze sobą tajemnicę i oni jakoś wzajemnie sobie te tajemnice odkrywają. W międzyczasie ży życie wie wiedzie się, wiecie, jak w normalnych wsiach. Normalnie, prozaicznie, jest Pan Jan, jest tutaj Eliza Dobrawa, Wójt, dzieją się kolejne losy. Mamy tutaj kilka, jak to Patrycja zresztą przepięknie łączy w swoich powieściach, bo mamy tutaj motyw nie jednej osoby, nie dwóch, ale kilkunastu osób, które tworzą wspaniałą, jednostajną sytuację, jednostajną akcję, która przepięknie kreuje ludzkie charaktery ludzkie postaci w tych książkach i czytając te książkę niejednokrotnie mamy wrażenie, że czytamy o sobie, albo o tym co nas spotkało, albo o tym jakie my mieliśmy odczucia. Jest niebywale empatyczna i jak dla mnie ta książka jest fenomenalna. Jest na równi ze z, z Światłem i w oknach i na równi ze Spokojem Grabarza. Dla mnie ogólnie wszystkie książki pa Patrycji Żurek są przepiękne, fenomenalne, kapitalne i jak kompletnie się w nich odnajduję. To jest tak, jakby moja lista książek, które wiem, że będą ze mną rezonowały i które, traf które trafiają w moje gusta naprawdę bardzo mocno. Więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję Patrycji za te książki, bo naprawdę one poruszają we mnie coś, co naprawdę jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. Więc no, ta książka również utrzymała poziom i jak najbardziej. W przyszłym miesiącu sięgnę po kolejną. I jedna antypolecajka, właściwie takie neutralne mam stanowisko co do tej książki, ale muszę Wam powiedzieć, że raczej no nie jestem zbytnio zadowolona ze spotkania z nią, a mianowicie jest to książka, którą otrzymałem we współpracy z wydawnictwem Insignis. Ja mam tutaj akurat wersję recenzenską, ale nie zagrałyśmy ze sobą, absolutnie nie. Jest to Cunk o wszystkim, czyli encyklopedia Filomenika. Um, Filomena Cung obejrzyj w serwisie Netflix. Jest to książka ogólnie o tej pani, która ma różne rozkminy na temat życia i na temat pewnych poglądów, pewnych zjawisk, pewnych sytuacji. I słuchajcie, no nie podoba mi się, bo doszłam, słuchajcie, ja nawet mam tutaj zakładkę, wiem w którym momencie ja skończyłam tę książkę. Książka liczy sobie moi drodzy 310 stron, a ja skończyłam ją na stronie 105 i stwierdziłam, że nie. Dla mnie już tego jest za dużo yy... i to jest już niesmaczne, po prostu. Nie, żebym jakoś, wiecie, była bardzo uprzedzona w stosunku co do tej autorki, bo, bo ja nie znam tej pani, ja nie oglądam, yy, nie oglądałam nic z tej pani udziałem, ale to, co ona pisze i w jaki sposób to pisze i jakie to jest po prostu płytkie, takie niepoważne czasami, no to jeżeli chcecie typowej rozrywki, typowego takiego wypełniacza czasu, który można czytać, bo to można czytać tak mimochodem, właśnie w przerwie pomiędzy kawą a obiadem, to tak, to, to sięgnijcie, nie, nie, a Wam wiecie, nie powiem, że nie, bo, bo to, to jest tak jakby um, nie, nie moja rola w tym. Natomiast ja mówię Wam o swoich przemyśleniach na temat tej książki. Dla mnie jest to książka, przepraszam, ale jest to książka, która po prostu nie wnosi nic nowego, która y, powiela jakiś tam schemat dodając od siebie jakieś mm, swoje własne zdanie, które jest po prostu jak dla mnie nietrafione, jest wypłycone wszystko, jest nieuchwycone ta myśl tej kobiety, która chciała zresztą zawrzeć w swoich tam teoriach. Tylko to jest po prostu takie takie dla mnie płytkie, płytkie, płaskie, bezpłciowe. Nie, no ja wam tego nie polecę. Dla mnie to był kompletny gniot, No, to jeżeli tak jak mogę to powiedzieć, miało być delikatnie, a wyszło troszkę jak zwykle. no Natomiast może ja też nie zrozumiałam, nie zrozumiałam tej książki, natomiast nie będę chciała. Tej książki już na pewno po nią sięgać, bo tylko się zdenerwowałam, a to nie było w ogóle w zamiarze. Dobrze, moi drodzy, widzę, że wyszedł bardzo długi film, więc bardzo Was przepraszam za to. Ja dopiłam swoją kawę. Już widzę, że tutaj dzieciaki pod oknem stoją, więc, więc będę kończyć to znak, żeby kończyć, moi drodzy. I tak. Koniecznie dajcie znać, co wy przeczytaliście ostatnio i w lutym, i teraz w marcu. Co wy czytacie, co mi polecacie, co chcielibyście, żebym sobie przeczytała. No i dajcie znać, co u was. Jak tam minął Wam luty, jak Wam mija marzec. Czekam na te wszystkie Wasze y, odpowiedzi w komentarzach. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłej soboty Wam życzę, aby Wam się darzyło, byście byli zdrowi. Do kolejnych filmów. Cześć!